Na raport zaprasza Seweryn Durczok. Witam i zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich między innymi 2 pożary samochodów na rybnickich drogach. Wyniki sekcji zwłok 40-latki z Częstochowy. Piknik bezpieczeństwa na placu Olimpijczyków w Radlinie. 2 pożary samochodów, jeden za drugim w poniedziałkowe przedpołudnie i 2 wypadki, z czego jeden pod wpływem alkoholu. Tak zakończył się weekend i rozpoczął nowy tydzień w Rybniku i regionie. Czarna seria wypadków w regionie rozpoczęła się w sobotę, gdy przed południem na łuku ulicy Kościuszki w Rybniku kierowca stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w latarnię oraz słupki tuż przy przejściu dla pieszych, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Został on jednak zatrzymany przez rybnickich policjantów. Jak się okazało, kierowca był pod wpływem alkoholu. W niedzielę natomiast 21 maja w Książenicach doszło do groźnie wyglądającego wypadku samochodu osobowego, który uderzył w drzewo. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Wczoraj o godzinie 14:22 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Książenicach przy ulicy Księdza Pojdy samochód osobowy uderzył w drzewo. Ze zgłoszenia wynikało, że samochodem podróżował tylko kierowca i jest nieprzytomny oraz jest zakleszczony. Po dojeździe na miejsce zdarzenia częściowo strażacy potwierdzili zgłoszenie. Wyglądało to tak, że faktycznie mężczyzna nie mógł wydostać się o własnych siłach z pojazdu, natomiast był w kontakcie, czyli był przytomny. Na miejsce zadysponowano od razu ratownika czwartego, czyli lotnicze pogotowie ratunkowe, ze względu na brak wolnych zespołów. Jednakże z nieustalonych przyczyn pogotowie pojawiło się na miejsce zdarzenia. Strażacy, używając narzędzi hydraulicznych, wykonali dostęp do tej osoby poszkodowanej, wydobyli go z pojazdu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Z naszej informacji wynika, że nie był konieczny transport LPR-em, więc karetką został zabrany do szpitala. To jednak nie koniec czarnej serii na drogach w Rybniku. Dzisiaj, 22 maja przed południem, doszło do pożaru 2 samochodów osobowych. Jak podaje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, pierwsze zdarzenie miało miejsce po godzinie 10. Przy ulicy Kominka doszło do pożaru samochodu osobowego. Przyczyną powstania pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Natomiast kilka minut później, po godzinie 11, doszło do pożaru samochodu osobowego przy ulicy Sygnały w Rybniku. Tam przyczyny pożaru są ustalane. Na szczęście w obu przypadkach nie było osób poszkodowanych. Uraz i unieruchomienie klatki piersiowej, a w konsekwencji tego uduszenie, było bezpośrednią przyczyną śmierci około 40-letniej kobiety. Przypomnijmy, 17 maja na terenie sortowni odpadów komunalnych w Sobuszynie pod Częstochową odkryto zwłoki kobiety. Tożsamość denatki nadal nie została ustalona. Prokuratura nadal bada skutki śmierci 40-letniej kobiety. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie przez uraz i unieruchomienie klatki piersiowej. W piątek w ubiegłym tygodniu została przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonej. W wyniku tej sekcji ustalono, że przyczyną zgonu była uraz klatki piersiowej, który spowodował unieruchomienie klatki piersiowej i w konsekwencji uduszenie. Do chwili obecnej nie ustalono tożsamości tej kobiety. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia, kim była znaleziona na wysypisku odpadów kobieta. Już po raz drugi na placu Olimpijczyków w Radlinie odbył się piknik bezpieczeństwa. Tym razem pod nazwą Bądź bezpieczny, bądź widoczny. Organizatorem wydarzenia była Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. W Radlinie już po raz drugi odbył się piknik bezpieczeństwa. W tym roku tematem wiodącym imprezy było bezpieczeństwo i widoczność na drodze. To już drugi w ubiegłym roku, po raz pierwszy taki piknik był zorganizowany. No, cieszył się wielką popularnością, bo ponad 3000 młodych ludzi, nie tylko Radlina, ale i z innych miejscowości naszego powiatu uczestniczyło w tym pikniku. I ja dziękuję głównie Komendzie Powiatowej Policji, bo oni byli niejako inicjatorem tego i pomysłodawcą tego pikniku. Kolejny raz robimy taki piknik razem z policją, strażą miejską, ze starostwem powiatowym i nasze przedszkolaki biorą w tym udział. Z całego miasta przedszkolaki schodzą się tu na plac. Najpierw
wielka prezentacja, spacer po mieście i uczymy się bezpieczeństwa, jak zachowywać się na drogach, na chodnikach, żeby bezpiecznie poruszać się po naszych ulicach. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli zobaczyć, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jak wielu służbom zależy na bezpieczeństwie młodzieży. Mnóstwo instytucji zaangażowało się w to, aby wypracować takie pozytywne nawyki u młodzieży, ponieważ młodzież bardzo często samodzielnie porusza się, jeździ, spotyka ze znajomymi, więc są uczestnikami ruchu drogowego, porusza się na rowerze bądź na hulajnodze elektrycznej, więc my chcemy, żeby oni byli świadomi zagrożeń i żeby potrafili jak najlepiej zadbać o to bezpieczeństwo. I dzisiaj właśnie przede wszystkim przez zabawę i przez pokazy różne ratownictwa, czyli ratowanie osób poszkodowanych podczas symulacji wypadku drogowego. My dysponujemy suwnicą, czyli symulatorem wypadku drogowego, więc jest mnóstwo atrakcji. Mamy narko-alkogogle, można zobaczyć, jak świat wygląda po użyciu alkoholu bądź substancji podobnych, działających podobnie do alkoholu, więc myślę, że młodzież dzisiaj się nie będzie nudziła. Mam nadzieję, że wyniesie dużo dobrego z dzisiejszego spotkania. Fajnie, że takie eventy są organizowane. Na pewno nauczy to młodzież i mniejsze dzieci mniej więcej, jak to wygląda, i pokazuje no takie rzeczy, których no na pewno na co dzień nie oglądamy. Bardzo fajna inicjatywa miasta. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Więc inicjatywa bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Przybyła młodzież mogła zobaczyć również prezentację sprzętu ratowniczego Wodzisławskiej Państwowej Straży Pożarnej. Tak, przede wszystkim chcielibyśmy pokazać, na czym polegają działania ratownicze związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, ale też przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak należy zachowywać w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku, jeśli jesteśmy świadkami. Dzisiaj też mamy taką możliwość i też przygotowane stanowisko, na którym wszyscy młodzi uczestnicy dzisiejszego pikniku mogą spróbować swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w zakresie wzywania tej pomocy, no i oczywiście też przestrzec przed niewłaściwym zachowaniem. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak należy poruszać się po naszych drogach o zmierzchu, kiedy jesteśmy nieoświetleni, kiedy nie posiadamy żadnych elementów odblaskowych. Dużo działo się również w miasteczku ruchu drogowego, gdzie policjanci edukowali młodzież, jak bezpiecznie poruszać się po drodze hulajnogą oraz rowerem. W minioną sobotę mieszkańcy Żor mogli pozbyć się swoich odpadów m.in. makulatury czy szkła, a w zamian otrzymać roślinki oraz krzewy. Ekologiczna akcja skierowana była do mieszkańców Żor i odbyła się na terenie byłego parkingu przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Okrężnej 5. Po raz czwarty organizujemy dla naszych mieszkańców Żorzan akcję wymiany surowców wtórnych na sadzonki roślin. Mieszkańcy mogą dostarczać dzisiaj do nas papier oraz szkło i za określoną ilość, to jest 10 kg makulatury bądź szkła, bądź 5 kg makulatury, 5 kg szkła, mogą sobie wybrać określoną przez nich sadzonkę, czy to drzewo, czy krzew, czy roślinkę balkonową. Już od wczesnych godzin porannych chętnych nie brakowało. Ustawiała się już tutaj kolejka chętnych. To tylko napawa optymizmem i wskazuje, że mieszkańcy oczekują tego typu działań. To jest też bardzo pozytywna informacja dla nas, bo wiemy, że warto je w przyszłym roku oczywiście po raz kolejny wprowadzić. Tak, uważam, że akcja jest bardzo fajna. Zawsze mamy gdzie spożytkować tą naszą makulaturę. Ojejku, wybrałam lawendy, trawy, azalie, coś z pnączy takich, co nam się na płocie ładnie pieło. No, coś tam wybierzemy i jabłonkę. Fajna, bardzo fajna akcja, także no dzieci zawsze w szkole gdzieś tam zawsze zbierały. Tym roku jakaś była mniej, a i tak zbieraliśmy tą makulaturę, więc bardzo ciekawa jest akcja. Każdy uczestnik dodatkowo otrzymał również zestaw składający się z dwóch wielorazowych woreczków na pieczywo, warzywa i owoce. W Jastrzębiu-Zdroju odbył się pierwszy festiwal żelaznego szlaku rowerowego. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jazdy na rowerze z całej Polski i Czech. 20 i 21 maja odbył się festiwal żelaznego szlaku rowerowego. Jazda na rowerze w połączeniu z obserwacją piękna przyrody i kultury Polski i Czech była okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości. Festiwal żelaznego szlaku to projekt unijny realizowany przy współpracy z Stowarzyszeniem OLZA,
Jastrzębiem Zdrojem, ze Brzdowicami, Godowem, Petrowicami u Karwiny i Karwiną. To jest w ramach realizacji projektu budowania żelaznego szlaku. Promujemy żelazny szlak właśnie wśród mieszkańców naszych gmin, żeby odwiedzali wzajemnie te gminy, a także na całą Polskę. Dla uczestników festiwalu przygotowano ciekawy program, m.in. rowerową grę terenową z nagrodami, animacje i konkursy dla dzieci, warsztaty rękodzieła, pokazy kulinarne, naukowe czy spektakle teatralne. Cieszę się po prostu, że żelazny szlak rowerowy wydaje takie kolejne, można powiedzieć, owoce. Mamy pierwsze święto żelaznego szlaku, to pokazuje, że żelazny szlak dzisiaj to już nie tylko infrastruktura bardzo dobra, ale to również coraz bliżej takiej profesjonalnej oferty turystycznej, a cały czas ta transgraniczność jest w tle. Także poza tym, że się cieszę, poza tym, że trochę się oczywiście wszyscy boimy, jak nam to pierwsze święto wyjdzie, to przede wszystkim widzę, że to kolejny naprawdę milowy krok na drodze do tego, aby żelazny szlak rowerowy był naprawdę jedną z najlepszych ofert turystycznych naszego pogranicza. Na zakończeniu serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Nie żyje 9-latek, który został ranny w niedzielnym wypadku na A4 w Biadolonach Radłowskich w województwie małopolskim, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że kierowca Mercedesa, którym podróżowali rodzice z dwójką dzieci, wyprzedzał Volkswagena prowadzonego przez obywatelkę Ukrainy. Pojazdy zderzyły się, następnie Mercedes uderzył w bariery. Według policjantów 9-latek prawdopodobnie miał zapięte pasy, ale zostały one rozerwane w wyniku uderzenia auta w bariery. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Od dziś w całym kraju w ośrodkach onkologicznych pomagają pacjentom specjalni koordynatorzy. 20 kwietnia weszła w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej zakładająca wprowadzenie nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. Ma ona usprawnić udzielanie świadczeń w tym obszarze. Ustawa ta zakłada, że każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Eksperci z włoskiego Instytutu Nauk o Ziemi i Wulkanologii obserwują zwiększoną aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Wybuchy w kraterze powodują emitowanie chmury pyłu. Lotnisko w Katanii zostało zamknięte do poniedziałku rano. Ostateczna decyzja o przywróceniu lotów zapadnie jednak w momencie zakończenia erupcji. Etna wciąż pozostaje aktywna. Do ostatniej erupcji doszło jeszcze w 2022 roku. W dzisiejszym raporcie to już wszystko. Już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, a w nim rozmowa z Andrzejem Bizoniem, zastępcą prezydenta czeskiej Karwiny. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.